Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj tutaj na tapecie omówienie po roku użytkowania paszowozu naszego poziomego z Cariboldi 9 metrów. Tak się maszynka prezentuje. Dzisiaj mamy sobotę, 27 listopada. Spadł w nocy pierwszy śnieg. Taka się plucha zrobiła, pogoda nie za bardzo do nagrywania. No ale tak jak mówiłem wcześniej, we wcześniejszym odcinku, że po prostu nie mam teraz czasu nagrywać w dzień, ponieważ siedzę z turcią. No i dzisiaj w sobota, dzień taki wolniejszy, więc korzystam z tej chwili. No i co tu mogę powiedzieć o tym wozie paszowym? Po roku użytkowania jestem bardzo zadowolony z tego, jak ten TMR jest mieszany. Bez awaryjności tej maszyny. Tutaj tak naprawdę jest bardzo maszyna prosta w budowie. No co, przekładnia, wszystkie przeważnie przekładnie są włoskie. Większość jest włoskich teraz przekładni. Rozdzielacz, własna pompa. Tutaj nas nic nie interesuje z ciągnikiem, podłączenie. Jedynie co mamy teraz podłączone zostało, to pod kiper, to jest sama podłączona taśma wysypująca, ale myślimy, żeby ją po prostu zrobić też pod pompę tutaj, żeby ten paszowoz był samowystarczalny, po prostu jedna dodatkowa tylko linka do ciągnika, bo teraz są tylko dwie linki, jedna jest od wysypu góra-dół, a druga jest od łapy mieszającej w środku włączania i wyłączania. I wszystko jest właśnie tutaj z tego wozu, z tej pompy zasilane. I tak jak możecie zauważyć, nie udało mi się umyć tego paszowozu, się taka pogoda jest jaka jest. No i tak myślę, że się źle nie prezentuje. I mamy tutaj tak. Jest takie miejsce do zasypu jakiegoś tofi, nie tofi, coś płynnych rzeczy. Żeby nie wchodzić do środka, czy w łyżkę wlewać, to tutaj zachodzimy. Elegancki wsyp. Tutaj jedynie była jeszcze wcześniej taka guma, no ale ta guma to mam w starą oborę wąską. Jadę praktycznie przy samych pyskach, no i byki mi te gumy obrywały. No to gumą się zbytnio nie przejmuje, została po prostu dorwana do samego końca, żeby nie przeszkadzała. Miałem wcześniej zamontowany tutaj syp grawitacyjny. No i teraz byli chłopaki z serwisu, zamontowali mi taśmę. Ponieważ myślę, że no taśma to jest priorytet, żeby tutaj był w tym. Usprawnia to pracę, pasza jest równo wysypana. Grawitacyjnie też nie było źle. Jedyny mankament jaki był, to że za każdym razem, przy każdym paszowozie trzeba było 100 kg, około 100 kg paszy wyjmować ze środka. No wiadomo, tyle ile ślimak wypchał, to tyle nam wyszło, resztę trzeba było wyrzucić ręcznie. No i tutaj teraz taśmo to mamy wszystko wyrzucone do zera. No tam na ten temat taśmy to się jeszcze za dużo nie mogę powiedzieć, bo dopiero ją użytkujemy półtora tygodnia. No ale już widzę, że wszystko jest dobrze. Byki tu na razie nic nie zmajstrowały. Wysokość na łańcuszku stała. Można sobie zmieniać właśnie za pomocą przekręceniem śruby. Silnik hydrauliczny do napędu. No i co, dwa węże pod kiper. Tutaj mamy wagę, możemy sobie ją oprogramować. No ja tego zbytnio nie używam, ponieważ nie ma tu jakiejś precyzyjnej dawki, po prostu tylko wagę włączam orientacyjnie, zobaczyć ile czego jest tam wrzucone. No przeważnie, tak jak mówiłem wcześniej, u nas dawka idzie pół na pół kukurydzy, ściano, kiszonko. I tak, są właśnie wersje tego paszowozu z zaczepem na górę. Ale są i wersje, że można zamówić, jest w ogóle inny zaczep, żeby była wersja na dolny zaczep. No myślę, że na dolny byłoby lepiej, byłby bardziej skrętny. A tak to widzicie, tata nieraz trochę wsiądzie, czy ja nie przyuważę. Już trochę obłotnik zahaczony, czy ten, no nie da się tak, żeby za każdym razem było wszystko idealnie i tak dalej. Tym bardziej, że wcofujemy do starej obory, która jest bardzo wąska, no. Nie wiem jak w tej chwili cenowo te wozy paszowe są.
Ja też dokładnej kwoty nie podam, ale udało mi się, myślę, że w miarę fajnie wynegocjować cenę za ten wóz. Tym bardziej, że to jest dziewiątka. To jest dziewiątka, to jest rzadko spotykany paszłowóz. Przeważnie jest dziesiątka, dwunastka, czternastka. Nie wiem, czy ja jak zamawiałem dziewiątkę, to byłem pierwszy w Polsce, może drugi, co ma dziewiątkę. No, skłoniło mi do tego ograniczony fundusz, tak? Miałem po prostu przeznaczone takie i takie pieniądze na to. I dlatego też wziąłem z tym grawitacyjnym wysypem, no ponieważ no, fundusze mnie ograniczyły. No ale teraz rok czasu minął i stwierdziłem, że jak już jadę serwis zrobić, żeby gwarancja była ważna, no to już niech i zamontują mi od razu tą taśmę, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Powolutku do przodu posuwamy się z rozwojem. I co tu jeszcze wam dodać do tego? A i waga sczytywana jest. Tak, tutaj jedna jest z zaczepu. Tutaj trzeba było trochę towotu dać, żeby to wiadomo, nie, nic tam nie rdzewiało i tak dalej. No i drugie tutaj z osi jest sczytywana między kołami. Czyli waga jest z jednej i z drugiej strony, nie tylko z jednego miejsca, czyli jest w miarę dokładna. I ja za ten wóz paszowy dałem około 100 tysięcy, no tak mogę powiedzieć. Może mniej, może więcej, tak żebyście mieli pogląd mniej więcej, ile ta maszyna kosztowała. Brałem jeszcze wtedy pod uwagę wóz paszowy Intermixa. No też była fajna oferta, ale nie spodobało mi się to, że jest na dwa ślimaki. No i miał te noże tnące takie gwiazdowe. I taki pośrodku był między tymi dwoma ślimakami taki jakby stożek. Nie, na tym stożku często nawet przedstawiciel, co przyjechał, mówił, że tam lubi się to tabela przypchać, że po prostu nie jest cięta, tak? No a w tym wozie paszowym nie ma takiej opcji. Zaraz wam pokażę w środku, jak wygląda ten ślimak i jak po roku czasu zużyły się noże tnące. Myślę, że jak na rok czasu, to te noże to są praktycznie jak nówki sztuki. I tak, no z tym wozem paszowym chodzi 60. I co wam mogę powiedzieć? Ogólnie jeśli chodzi o belę, jeśli bela jest mokrzejsza, to 60 tej beli faktycznie w ogóle nie czuję. No tak jak robiliśmy w tym roku, powiem szczerze, te bele są delikatnie przysuche. No i 60 ma co robić w tym paszowozie, naprawdę. Ale jeśli jest ta bela taka, jaka powinna być, no to wtedy no nie czuję jej. Tak samo jak się wrzucamy z rejki, no to z rejki to nawet tak samo. Nieważne co, w jakiej kolejności wrzucimy, wszystko się miocha. Nie ma takiej zależności jak w wozie pionowym, że ma być konkretnie to, to, to i to wrzucone, żeby tam się nic nie zawiesiło, czy nie przypchało, żeby wszystko było wymieszane jak należy. Także widzimy się już w środku, jak tam się wczłapie. No i tak to się prezentuje tutaj w środku. Czekajcie, wejdę sobie tu na spokojnie. Jest tak. Jest ta taka łapa z jednej strony rozgarniająca. Jak widzicie, w miarę to wszystko jest masywne. Bela, nie bela, nic tu się w miarę z tym nic nie dzieje. No i stan noży, zobaczcie sobie. O, można powiedzieć, że praktycznie są nic nie zużyte. A jakby nie było przez ten rok, myślę, że około 400 ton zostało w nim wymieszane. I tak samo mamy tutaj rząd przeciwnoży. Ogólnie całe cięcie odbywa się wszystko na środku. Towar jest pchany z tyłu, jak i z przodu w środek. I tutaj też ma takie jeszcze pomiędzy, też takie delikatne przeciwnoże. Czyli towar jest już cięty praktycznie od tutaj, od samego przodu, przez takie lekkie przeciwnoże. Zaraz wam tu zresztą pokażę, tylko muszę je odgarnąć. O. Także widzicie, tutaj są takie małe, cały czas po długości do środka.
No a tutaj już są takie większe, normalne przeciwnoże. I naprawdę w tym wozie bela, jak jest mokrzejsza, to znika w 3 minuty, czasami nawet w 2 minuty, wszystko zależy jak ona się tu ułoży, jak zostanie podana na te cięcie. Ogólnie podłoga, wszystko jest w miarę grube, powzmacniane. Jedynie do czego mogę się przyczepić, to jest farba. Został słabo pomalowany, tak jakby na razówę, bez żadnego podkładu, tak mi się wydaje. No ale jak będzie lato i ciepło, to ja tu ogarnę sobie farbę, podkładówkę i zrobię to jak należy. No wiadomo, trochę coś tam się wytrze. No ale nie aż tak, bo wystarczy w byle jakie gdzie miejsce puknąć i ta farba tak odskakuje, że naprawdę jakby to pomalowane było na razówkę. A tak to naprawdę nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Jedynie tam przedstawiciele, jak wam mówią, że czy to w pionowym, czy poziomym, że 60 jest idealnym kierunkiem do beli i tak dalej, to moim zdaniem nie zgodzę się z tym po roku użytkowania, ponieważ no, ma co robić w belach. Tym bardziej jak ktoś robi bele suszcze, no wiadomo, w sianie też nie czuję, ale taka bela pomiędzy sianem a siano-kiszonko, taką normalną, mokrą. Także no jak zapiąłem Zetora 80 koni, tego naszego 8441, to Zetorek tego paszowozu w ogóle nie czuł. Nieważne czy to bela suszcza czy mokrzejsza, no 60 jednak no delikatnie przysłaba jest do tego paszowozu, jeśli chodzi o suche bele. Jeśli chodzi o mokre, jak się powtórzę kolejny raz, nie czuję tego nic. Czyli jakby robił tak jak należy książkowo te siano-kiszonki czy pryzmy, no to mogę polecić, że nie ma problemu, nawet jak już ładowaliśmy po 2,5 tony w niego, to 60 przecież wyłącza się przekaźnik, wstosuje się do obory, no i normalnie się rusza bez tam jakiegoś stękania, nie stękania. Wiadomo, troszeczkę tam trzeba lekkie obroty podtrzymać i go ten elegancko puścić, no ale nie ma tragedii. Także zaraz wychodzę i widzimy się na zewnątrz. A i co do noży jeszcze, to wam powiem tak. Jeśli nawet te noże się tutaj zużyją, się najbardziej zużywają na środku. Zobaczcie jaka tu jest szczelina pomiędzy przeciwnożem a nożem. Jakieś około jest 5 cm w jedno, jak i w drugo. Te noże się zużywają, wiadomo, mniej na samych końcach. No to nawet jakby się tu zużyły te noże tutaj na środku, to poprzekładam po prostu z zewnątrz do środka, to poprzekładam tam, no i będzie dalej śmigać, tak? Ogólnie się chciałbym się was zapytać, czy te noże w paszowozie się ostrzy, czy się nie zaleca ostrzenia? Bo wiadomo, jest jakiś kamień, nie kamień, siano-kiszonka też nie zawsze jest jakaś tam idealnie czysta, trochę z ziemią, bo to krety, nie krety, tak? No i te noże się wiadomo trochę tępią i wtedy ma ciężej ciągnik. Czy to się ostrzy te noże, czy nie? Niby w serwisie powiedzieli, że tych noży się nie ostrzy. No ale jestem ciekaw właśnie opinii użytkowników, czy wy ostrzycie noże, czy nie. I jesteśmy już na dole. Ogólnie jeszcze co do tego paszowozu, to widziałem tam, że na głównej stronie też już chłopaki wrzucają, że nawet też gdzieniegdzie jest możliwość, że no jak się przedzwoni, to można nawet i przetestować ten paszowóz sobie. Wiadomo, że jakiejś tam rewelacji z początku nie będzie, bo to bydło też musi się przez pierwszy tydzień, dwa czy nawet miesiąc przyzwyczaić do tej nowej paszy. No ale chociaż samemu sobie zobaczyć, jak ta pasza wygląda, ten cały TMR w ciągu 15 minut. Bo ja tak mieszam około 15, maksymalnie do 20 minut. Tonę 500. No jak już będzie około ponad 2 tony, czy tam 2,5, no to myślę, że nawet te pół godzinki to jest maksymalnie co będziemy mieszać, bo to po co to dłużej miochać. Ogólnie wybrałem też ten paszowóz dlatego, że mamy wąską, starą oborę. No i po prostu 60 jako jedyny ciągnik tam wchodzi. Także widzicie, paszowóz od tyłu będzie widać.
On jest praktycznie tej samej szerokości co 60. Także no. I wysokościowo tak samo. Jest nawet, bym powiedział, trochę niższy od 60. Teraz po prostu stoi na górce. Bo jest droga na górce. No po prostu typowo dobrany pod ten ciągnik paszowóz. Myślę, że jakby taki był Zetorek 7211, to on już byłby idealny do tego paszowozu. Myślę, żeby nawet właśnie i nie było takiej sytuacji, że coś tam przygasza ciągnik, czy właśnie się jakoś bela źle ustawi. Jakby nie było, tak by poszło. Mówię, Zetora zapięliśmy, było wszystko co coś glancuś, no. Także następny odcinek, jaki będzie z tego paszowozu, to pokażę już właśnie po roku użytkowania, jak my ten TMR mieszamy. No to wiadomo, ten pierwszy filmik, co wstawiłem na mój kanał, to no to jeszcze nie byłem obeznany w tym wszystkim, nie znałem wszystkich mankamentów, co i jak i tak dalej. No a teraz już jednak po roku to się wszystko wie. Także cóż, jeśli będziecie chcieli jakiś kontakt do przedstawicieli tego wozu paszowego, piszcie w komentarzach, na pewno się z wami podzielę. Nie jest to żadna tam, wiecie, jakiś tam profitów z tego nie mam, czy tam coś. No po prostu jak jest coś dobrego, to reklamuję, tak? Także dzięki za oglądanie i do następnego odcinka.